Do grona zacnych statuetek doszło kolejne wyróżnienie. Tym razem za nasz program szczepień przeciwko grypie. Ogólnopolski program zwalczania grypy zawsze ocenia samorządy i właśnie promuje samorządy, które włączają się w akcje profilaktyczne, w akcje przeciwko szczepień przeciwko grypie. A teraz to wyróżnienie zostało przyznane za innowacje w naszym programie. Tą innowacją są szczepienia naszych najmłodszych mieszkańców, czyli przedszkolaków, bowiem patrząc na programy, które realizują samorządy w całym kraju, właściwie nie ma takiego programu, gdzie do programu szczepień włączone są dzieci małe. I my dostaliśmy właśnie tą statuetkę za to, że tą grupę również obejmujemy naszym programem szczepień. Wartość tej szklanej statuetki od strony zdrowotnej jest bezcenna, ale można ją także przeliczyć na pieniądze. Jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie, to jako samorząd szczepimy od 14 lat. Kwota z budżetu, która została przez te lata wyasygnowana, to jest ponad 1 250 000 zł. Zaszczepiliśmy ponad 31 tysięcy mieszkańców. Jeśli chodzi o przedszkolaków, to od 8 lat włączyliśmy tą grupę do naszego programu szczepień i na te dzieci, które dotychczas zaszczepiły, to z budżetu miasta wyasygnowano ponad 250 tysięcy złotych.